Polacy i styl to nie są zjawiska, które często występują w przyrodzie razem. Ale czy aby na pewno? Czy naprawdę atrybutem każdego polskiego mężczyzny jest ujebana żonobijka i skarpety do sandałów? Ile brakuje nam do Brytyjczyków czy Włochów? I wreszcie, jaki wpływ na nasz styl mają nasze narodowe kompleksy? Ja mam na imię Dawid i jestem tutaj po to, by odpowiedzieć na pytanie, skąd tak naprawdę bierze się przekonanie, że wszyscy Polacy ubierają się biednie. Polacy ubierają się biednie, bo mają kompleksy. W Polsce jak w lesie? Tak, pod wieloma względami rzeczywiście tak jest i nie trzeba umieć liczyć całek oznaczonych, żeby się z tym zgodzić. Ale czy wiedzieliście, że w Grecji nie można wrzucać papieru toaletowego do toalet, bo średnica rur kanalizacyjnych jest zbyt mała, one by się tym papierem zapychały i mielibyście shitposting w całym pionie, wyjebane szambo, no i generalnie naprawdę duży przypał, nie pytajcie mnie, gdzie wrzucają ten papier. W Niemczech, w wielu miejscach, kiedy będziecie chcieli zapłacić kartą, to sprzedawca zapyta was, a czym jest master? Albo w ogóle powie, że nie ma takiej możliwości. A w czterogwiazdkowych hotelach we Włoszech po 20 bardzo często nie oświadczycie ciepłej wody i internetu, a jeżeli na przykład będziecie chcieli sobie odprasować swoją koszulę, to nie dostaniecie żelazka, bo przepisy przeciwpożarowe tego zabraniają. Tak było kurwa we Florencji. Jeśli ktoś w 2020 roku nadal uważa Zachód za krainę mlekiem, miodem i ułatwieniami płynącą, to spieszę do niej, że prawdopodobnie wynika to z tego, że nigdy na Zachodzie nie był. Polskie kompleksy narodowe to rzecz legendarna. I jeśli za każdym razem, kiedy padało pytanie od dziennikarzy, jaki jest styl Polaków, w domyśle zły, dostałbym złotówkę, to no myślę, że już z kilkaset złotych bym miał. A prawda jest taka, że z naszym stylem nie jest aż tak źle. Wręcz przeciwnie, jest nawet całkiem dobrze. Wystarczy tylko spojrzeć, jak wyglądają polskie ulice. Nie no dobra, no metaforycznie. Polecam raz na jakiś czas przejść się ulicami dużych polskich miast, żeby zobaczyć, że z naszym stylem naprawdę jest bardzo ciekawie, jest coraz więcej osób, które doceniają tę sferę. Jako społeczeństwo nie odbiegamy znacząco od średniej europejskiej, a ja nawet osobiście bym postawił tezę, że ją znacząco przewyższamy. I pewnie zaraz pojawią się głosy coś w stylu: Włosi to Brytyjczycy to mają styl, gdzie to u nas styl, u nas nie ma stylu. I tutaj też jest mit, który warto od razu rozwiać. To, że w Londynie jest Savvy Row i jest on uznawany za stolicę krawiectwa miarowego, albo to, że we Włoszech, jako w zagłębiu modowym, bardzo dużo się produkuje, to nie oznacza, że wszyscy ludzie tam się po prostu modą muszą zajmować. Co więcej, najczęściej właśnie się nie zajmują i nawet podczas takich okazji jak jedne z największych na świecie targów męskiej mody Pitti-Uomo we Florencji, naprawdę trzeba się nieźle naszukać, żeby znaleźć kogoś fenomenalnie ubranego. A w takim Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie czy Warszawie? To i owszem. Teraz można zadać sobie pytanie, skąd się bierze ten stylistyczny kompleks? Prawdopodobnie z tego, że po latach posuchy dopiero zaczynamy się jako społeczeństwo uczyć, że niektóre rzeczy warto mieć dla samego faktu posiadania, bo poprawiają nam samopoczucie, bo czujemy się dzięki temu pewniej, bo na przykład ułatwiają nam w jakiś znaczący sposób życie. Wiele osób jednak nadal tego nie czai i cały czas zadowala się zwykłym uniformem, takim bladym, który idealnie wpisuje się w szarobury odcień codziennej polskiej szarości. My jednak na tym kanale zachęcamy, żeby dodać swojemu życiu odrobiny kolorytu, bo to on pozwala później też podnieść się nie tylko właśnie tak fizycznie, ale też mentalnie. I to jest naprawdę bardzo fajna sprawa, przynosząca także w perspektywie konkretne, wymierne korzyści. Ubrania w Polsce są drogie. Polacy nadal mało wydają na ciuchy. Podczas gdy statystyczny Brytyjczyk w ciągu roku wyda na nie około 800 funtów, w Polsce, w przeliczeniu oczywiście, będzie to około funtów 300 i nie ma bata, żeby ta dysproporcja nie miała odbicia w rzeczywistości. Zastanawialiście się może, dlaczego w polskich lumpeksach, które często importują towar z Zachodu, właśnie z Wielkiej Brytanii, ze Szwecji, z Francji, może gdzieś tam z Włoch, tak bardzo dużo jest praktycznie nowych rzeczy, nierzadko też z metkami? Odpowiedź jest prosta. Obywatele Zachodu, więcej zarabiając, więcej wydając na te ciuchy, mogą także nimi szybciej rotować, dlatego bardzo często, kiedy robią sobie przeglądy szafy, wywalają połowę, stwierdzają: bo mnie stać, kurwa! A kiedy doda się jeszcze do tego fakt, że nominalne ceny ubrań w Polsce są naprawdę bardzo wysokie w stosunku do realnej nabywczej siły pieniądza, no to mamy tutaj problem, że nie dość, że zarabiamy mniej, to jeszcze możemy sobie na mniej pozwolić, w efekcie mniej kupujemy, no i traci na tym nasz styl. Więcej na temat tego, dlaczego ubrania w Polsce są drogie, mówiłem w filmie, który obejrzał już ponad 50 tysięcy. Jeżeli chcecie do niego dołączyć, to po oczywiście obejrzeniu tego odcinka zapraszam serdecznie. Ale światełkiem w tunelu na pewno jest to, że z roku na rok
ubrania tanieją i to jest bardzo mocno widoczne. Teraz rzeczywiście tak, że obecna sytuacja mocno ten proces przyspieszyła. Z tego powodu właśnie coraz więcej Polaków pozwala sobie na nowe rzeczy, robi to całkiem chętnie, co dokumentują także wyniki raportu KPMG z 2019 roku. Wedle tego raportu młodzi ludzie, generacja Z, częściej i chętniej kupują ubrania i blisko 80% ankietowanych kupuje nową rzecz raz na 3 miesiące. Coraz chętniej wybierane są zakupy ubrań przez internet. Młodzi ludzie stawiają na dodatki, akcesoria i nie tylko ubrania. I dla osób z generacji Z znaczenie ma marka i limitowane kolekcje. Skoro przy limitowanych kolekcjach jesteśmy, to niedawno miała swoją premierę nasza kolekcja skórzana, którą przygotowaliśmy razem z marką DAK. I bardzo zależało nam na tym, żeby każdy, kto będzie chciał te produkty nabyć, nie musiał wycinać sobie nerki i żreć gruzu posypanego pyłem do samego końca miesiąca. Więc zapraszamy serdecznie. Do 27 maja trwa preorder, gdzie ceny są naprawdę atrakcyjne. Tak wracając do wyników tego raportu, to pokazuje jasno, że młodzi ludzie mają inny mental. Z tego powodu nie boją się eksperymentować, nie przejmują się zupełnie opinią boomerów, bardzo dużo czasu i wysiłku i także pieniędzy inwestują w swój wizerunek, osiągając przy tym bardzo, ale to bardzo fajne efekty. Z tego powodu właśnie uważamy, że ogólna świadomość estetyczna, niezależnie już tutaj od tego, na jaką estetykę się zdecydujemy, będzie się z czasem tylko zwiększać i bardzo kurwa dobrze. Polacy nie doceniają wagi wizerunku. Może się wydawać, że współcześnie wszystko jest na sprzedaż. Tylko problem jest taki, że polskie społeczeństwo można byłoby nazwać antytransakcyjnym. Jak komuś tylko wspomnicie o sprzedaży, to od razu jest: Boże kochany, sprzedaż, zaraz mi coś wcisną, zaraz coś mi oszuka! No jak ta sprzedaż się tak negatywnie kojarzy, jeżeli jest to niemoralne, jeżeli dobrzy ludzie nie zajmują się sprzedażą, no to jak tutaj w ogóle zajmować się jedną z bardzo ważnych rzeczy, która do sprzedaży doprowadza, jaką jest wizerunek? Wedle Instytutu Danych z Dupy, tematem wizerunku tak na poważnie zajmuje się w tym kraju, myślę, z 300 tysięcy, może 500 000. I to nie jest za dużo chyba w przypadku 36-milionowego narodu. A wizerunek ma bardzo duże znaczenie, zwłaszcza teraz, kiedy większość relacji, które byłyby pogłębione, zastępuje mi takimi szerszymi, ale płytszymi, opartymi na wrażeniu. No i tutaj nie da się uciec od tematu wizerunku, że on naprawdę ma znaczenie, bo jak mawiał Andrzej Sapkowski, nigdy nie ma się drugiej szansy na zrobienie dobrego pierwszego wrażenia. A my dopowiadamy, że złe wrażenie wystarczy zrobić tylko raz. Wizerunek jest trochę jak ogród. To, że się nie będziesz nim zajmować, to nie oznacza, że on zniknie. Wręcz przeciwnie. On będzie rósł, będzie się rozrastał, będzie się zachwaszczał i w pewnym momencie możesz się zorientować, że masz tam taki burdel, że już bardzo ciężko jest coś z tym sensownego zrobić. Polacy nie dostali dobrych wzorców. Kiedyś może można było tak powiedzieć z pełnym przekonaniem, ale dzisiaj przecież nie tylko pieniądze leżą na ulicy, ale i wiedza leży na ulicy, tej internetowej ulicy. Można sobie praktycznie wszystko wyszukać. Nie chce wam się szukać informacji i wiedzy po blogach, forach internetowych, kanałach na YouTubie? To nawet nie musicie tego robić. Wystarczy, że sprawicie sobie na przykład publikację książkową. O, na przykład taką pierwszą, lepszą z brzegu, jak Męska Szafa Instrukcja Obsługi. Nie tylko da wiedzę w formie takiej konkretnej piguły, najważniejsze kwestie, które trzeba wiedzieć na początek, konkretne inspiracje co do codziennych stylizacji i jeszcze odeślę, gdzie kupić konkretne produkty, żeby było dobrze. No nie da się po prostu prościej. Link w opisie. Wzorem do naśladowania bardzo często są też celebryci. Jeszcze kilka lat temu nie byłoby takich osób, które by trzymały wysoki poziom. Dość powiedzieć, że takie stylizacje na przykład jak z programu Jaka to Melodia powinny zostać zebrane w jednym miejscu do kontenera, podpalone, a prochy rozrzucić po rozstajach, bo takiego stylistycznego gówna jak w tym programie to naprawdę ze świecą szukać. To jest najgorsze. Dzisiaj jako społeczeństwo jesteśmy na zupełnie innym etapie, to i celebrytów mamy innych. No taki Marcin Prokop czy Szczepan Twardoch przecież mogliby swoim stylem zawstydzić niejednego prawdziwego faszynistę. A po dogłębną analizę stylu polskich celebrytów także zapraszam tutaj do karty. Przez długi czas takie trzy straszne literki PRL i nie chodzi tutaj o polo Ralpha Laurena przerwały nam sztafetę pokoleniową, przez co przestały być przekazywane w niej dobre wzorce. No na przykład ja nie miałem tak, żeby mój tato uczył mnie pastowania butów i wiązania krawatów, mimo tego, że nauczył i przekazał mi naprawdę bardzo wiele przydatnych rzeczy. Na przykład to, żeby codziennie mówić ludziom dzień dobry albo przepuszczać staruszki na pasach. No pastowania butów i wiązania krawata mnie nie uczył. I co więcej, to ja go później po latach nauczyłem. A nauczyłem się tego sam z internetu, bo było skąd czerpać wzorce, więc to naprawdę nie jest takie trudne. I wy też możecie to zrobić. Wystarczy na przykład śledzić materiały na tym właśnie kanale. A wy jak sądzicie, czy Polacy ubierają się biednie, czy może z tym stylem nie jest aż tak źle? Na odpowiedzi czekamy w komentarzach pod tym filmem. Na ten moment dzięki wielkie i do zobaczenia następnym razem.